lato w pełni. Wozi nas dzisiaj Nautic, także no, będziemy zwiedzać nasze polskie morze Władkowe, bałtyckie w połowie, w poszukiwaniu dorszy. A zaciekawił mnie pan Andrzej. Pan Andrzej tutaj jest bosmanem, pomocnikiem szypra. Oczywiście pan Andrzej dla nas przygotuje później cieplutką strawę około południa. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest to, co on teraz robi. Panie Andrzeju, trochę tak do góry. Zobaczcie. Zobaczcie, pan Andrzej mówi, że to go tak troszeczkę odstresowuje i w ogóle mówi, że jedzenia wtedy nie potrzebuje i ma same oszczędności, jak po prostu rozplątuje plecionkę. Czas szybciej leci, a to na łowisko jak lecimy, no to wtedy mam ten czas, żeby to zrobić sobie, bo już mam wędki wydane, także mam chwilę czasu, to no właśnie tym się bawię. Ale co to się aż tak stało, że aż tak źle, kurczę. No niestety, jeden z drugim wędkarzem się poplączą, no i to jest po prostu z dna wyciągnięte, no i tak się skurtało. Nie, no chyba koszmar każdego wędkarza. Ja podejrzewam, że większość wędkarzy by po prostu to wyrzuciła, no ale z racji na to, że faktycznie, no płyniemy na łowisko półtora godziny, więc jest ten czas. Można sobie tutaj troszeczkę pogrzebać w tym, ale widzę, to technika, kurczę, też jest no lata praktyki widać w pana dłoniach. No. Człowiek kiedyś pływał jako rybak, teraz jako wędkarz, także jakoś to idzie. Ja zawsze tak podziwiam tych właśnie rybaków, jak oni te sieci rozplątują, szyją i tak dalej, to chyba więcej taki rybak spędzi czasu z tymi sieciami niż łowiąc, co? No w zależności, jak się gdzieś wiedzie nieostrożnie na wraka, no to wtedy jest problem. No i trzeba szyć. No. Panie Andrzeju, dzisiaj czym pan nas uraczy około południa? A będzie kiełbaska na gorąco, bardzo droga, bardzo pyszna. Mm-hmm. Z chrzanem, musztardą, ketchupem. I pewnie bułeczka. Oczywiście. Czyli dla każdego coś dobrego. Tak jak już mówiłem, dzisiaj wozi nas Nautic. Bardzo fajna jednostka, wiecie, burta jest bardzo nisko. I pan Andrzej, z tego co już zauważyłem, rozmawia z wędkarzami i daje im dużo cennych rad. Panie Andrzeju, a ile lat pan już tutaj obsługuje tych wędkarzy? No już jakieś 10 lat, dobre 10 lat. To sporo czasu, to tak, no to już jest 10 lat, to wiecie, no 10 lat, to ja pływam pół roku i już coś wiem, mam to pojęcie, bo to nie mam pojęcia, co bym wiedział po 10 latach, a pan Andrzej to pewnie z 3 razy w tygodniu płynie, co? No i więcej, w zależności właśnie od prognozy pogody, bo jesteśmy tu uzależnieni od pogody dużo, no ale to często pływamy, także... No i taka zazdrość, jeśli patrzą na mnie, jak ja tam coś złowię, że ja złowiłem większego dorsza, no i jak ja to robię, jaki ja mam sprzęt, nie? No, takie to miłe jest. Dobra, to niech pan nam zdradzi parę sekretów. W czym jest ten sekret odnośnie przewieszek? Bo wszyscy tam te przewieszki mają w różny sposób, z daleko od pikera, blisko od pikera. Jak to jest? Czy faktycznie jest taka tendencja, że ta przewieszka, która jest blisko od pikera, ona najczęściej ma branie? Nie, wystarczą dwie albo jedna przywieszka obok pilkera, ale to przynajmniej, że 30 cm, żeby była różnica i wtedy dorsz chwyta i tu, także nie ma sprawy. To, ale to musi być oczywiście ławica, nie? Bo tak pojedyncze sztuki jak pływają, to wiadomo, to się chwyci jeden, no ale przeważnie to jakaś ławiczka idzie, no to jest ta szansa, że zawsze złowi się więcej. Czytałem też na forach internetowych, że jest taki sposób na to, żeby złowić zawsze te duble, czyli jak się zatnie pierwszy dorsz, nic nie robić, w zasadzie poczekać, żeby się sam zaciął drugi. To prawda? Tak, trzeba po prostu przytrzymywać w dole. Nie wyciągać, tylko przytrzymać. Jeśli go się przytrzyma, to się go zwabi się drugiego dorsza i wtedy podciągnie i wtedy są dublety. Mhm. Dobra, a jakie jest prawdopodobieństwo, że ten pierwszy nam się zerwie? Nie, to zależy, jak się zaciągnie tego pierwszego dorsza, żeby po prostu był zahaczony dobrze, nie? Bo to trzeba jednak zaciągnąć. No, bo jeśli po prostu się tylko podniesie kija, to on na pewno spadnie.
No dobra, ale taka sytuacja, dajmy na to, ja, niedoświadczony wędkarz, zacinam pierwszego dorsza, podciągam go mimo wszystko o to parę metrów, ja mu muszę dać szansę zejść z powrotem do dna, nie? Nie, nie, nie. Jak go zatniemy, to przytrzymujemy zestaw na dole, aż się chwyci drugi, bo to będzie wyczuć, to wyczujesz. Po prostu jest większe drganie. Takie coś. No dobra, to już jesteśmy o coś mądrzejsi. A według pana kolory w ogóle tych pilkerów przy założeniu, że my będziemy na 60 metrach łowić, to w ogóle ma znaczenie jakieś? Bardziej kształt jak kolor pilkera. Aha, dobra. Minimalna sekundowa przerwa, ja już jestem gotowy do zadania następnego pytania. No mamy tutaj na stole taką paletę, nazwijmy to standardowych pilkerów. Parę słów o nich, czym one się charakteryzują według pana też, jak to jest z łownością? Oczywiście tutaj chodzi o głębokość wody, więc jeśli jest głębsza woda, no to niestety trzeba cięższe pilkery dać, żeby szybciej schodziły na dół. To jest, dajmy na to 250, to tak łowimy, no jeśli jest troszeczkę większy dryf, no to 250 na 60, 70, 80 metrów. A te pilkery 150, 120, tak, no to na 30, 40 metrów to wystarczająco, śmiało. Tutaj mówi pan tylko o głębokości, a co z tym wabieniem tego naszego dorsza? No, po prostu podciągając pilkera, wabi dorsza, tak? Tylko że właśnie jeszcze raz mówię, że musi być dobrany pilker do głębokości wody. Dobra, a takie wiecie, dziwne pilkery, typu nie wiem, jakieś dwie rybki połączone ze sobą, one ze względu na ten swój kształt jakąś inną falę tam wodną robią, dźwiękową, coś tam? Inaczej chodzi, inaczej każdy pilker inaczej chodzi, tak? Tak. No i to właśnie wabi dorsza. Mam też nie tylko dorsza, tak? Bo to i wpadnie łosoś, i wpadnie i flądra, i belona latem, tak? Mam też taki pilker, tak zwana parasolka. To jest wymysł Polaka. Polak takie coś wymyślił. Co pan o tym myśli? Skuteczny sprzęcik, tak. Bo on to dodatkowo jeszcze się łamie i tam jakieś, nie dość, że wykonuje jakieś ruchy, to jeszcze stuka i to tutaj ponoć ma tak, dodatkowo musimy, wabić dorsza. Tak, bo musimy stukać pilkerem o dno. Pilker musi stukać o dno. Słyszałem, że musi być zawsze kontakt z dnem, ale to pukanie jednak ma też duże znaczenie? Tak, bo to jednak dorsz do tego podchodzi. I tutaj, czyli tak reasumując, tych wszystkich tutaj pilkerów, które tutaj mamy, to ta parasolka by najwięcej naszych zadań spełniała, bo po pierwsze, no jest ciężka, powinna dosyć szybko zejść, łamie się na różne boki, więc no jeżeli ją będziemy podciągać, to będzie wykonywać jakieś troszeczkę chaotyczne ruchy, jak jakaś tam rybka, a poza tym jeszcze dodatkowo będzie nam stukać, czyli ona powinna mieć najwięcej brań. Tak, ale nie zawsze to jest regułą. Bo niekiedy to zależy też dużo od szczęścia, bo nie zawsze jest dorsz weźmie to w pysk, tylko jest podhaczony, nie? Także dużo jest jeszcze przypadkowości w tym. Dobra, a taka rzecz, gdzie się wędkarze często nacinają, taka rzecz, która jest robiona typowo pod wędkarzy, żeby no, zostawili troszeczkę pieniążków w sklepie, to kolor. Według mnie osobiście kolor na tych naszych bałtyckich tutaj akwenach, gdzie tam wędkujemy 60-80 metrów, nie ma znaczenia, bo według mnie i tego, co ja przeczytałem, według mojej wiedzy, na tej głębokości już w zasadzie no nic nie widać. Mieliśmy też kamerę podwodną, musieliśmy używać swoje oświetlenie, żeby w ogóle zobaczyć do dna. I teraz ten kolor, no według mnie nie ma znaczenia, według pana? Też nie. Według mnie znaczenie duże ma przede wszystkim kształt pilkera. Aha, czyli no i to, żeby on pierwszy dotarł do dna. Tak, oczywiście. Dobra, ale jest jeszcze jedna rzecz, musicie też to wiedzieć, że jeżeli wędkujemy na jednostce, jest pełno wędkarzy,
zarzucamy, bo mamy tylko parę technik możliwości parę do zarzucenia, to w następnych jakichś tam reportażach Wam o tym opowiem, ale jeżeli jesteśmy na dziobie czy na rufie, to mamy tutaj już też, robi nam się ten delikatny wachlarz możliwości, bo nie musimy tylko na wprzód, wprost siebie, tylko możemy też troszeczkę, wiecie, powachlować i możemy bardzo daleko na przykład wyrzucić tego pilkera. Co to nam daje? To nam daje to, że on lądując na ziemi jest troszeczkę dalej od tych wszystkich innych pilkerów i w tym momencie no nie trafiamy na tak zwane spłoszone dorsze, tak? Gdzie wiadomo, że dorsze są tam w jakiejś łowicy i nagle jak dookoła tych dorszy zaczyna tam walić 20 pilkerów, no to ten dorsz może niekoniecznie już ma ochotę wziąć na ten kawałek żelastwa, ale jeżeli zarzucimy gdzieś daleko, to już jest lepiej. I teraz do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że jeżeli zarzucamy daleko, to możemy troszeczkę lżejszym sprzętem zarzucać. Już nam nie chodzi o to, że koniecznie musimy być na jednostce piersi na dole, nie? Tak, no i to zależy od ciebie właśnie na jakiej głębokości się jest, tak? Bo jeśli człowiek, wędkarz jest na płytkiej wodzie, to się dziguje, rzuca się daleko i dziguje się do burty. I wtedy dorsz właśnie idzie za tym pilkerem. Aha, tak coś jeszcze. No, ale to płytka woda to ile? 30-40 metrów. No tak, wiecie, 30-40 metrów to tak brzmi niewiele, ale dublet z tej głębokości ciągnąć to już jest coś. Jeszcze jedna mała sprawa odnośnie plecionek, bo na łajbach używamy tylko i wyłącznie plecionek. I teraz jak to ona musi być, ta plecionka, ile ona musi wytrzymać tych kilogramów? No 20 kilogramów musi wytrzymać, tak? No ale tak mówimy przeważnie 0,20, 18. No ja mam 0,20 i wiecie, sobie bardzo chwalę, ona bardzo jest mocna, bardzo wytrzymała, bardzo też fajnie ją widać, ale czym grubsza plecionka, tym nam się przy dużym dryfie większy balon chyba robi, nie? Po prostu wolniej opada. Przy grubszym, wiadomo, cieńsza plecionka to no jest na płytszą wodę, nie? No, ale chodzi głównie o to, żeby szybciej schodziło do dna, pilker. Jeszcze tak z Pana doświadczenia, takie najczęstsze błędy, jakie popełniają młodzi wędkarze na jednostce, na przykład wtedy, kiedy się najwięcej splątań dzieje, co oni robią tak źle? No albo źle machają, jak to się mówi. No nieostrożnie rzuci jeden wędkarz drugiemu wędkowi, przerzuci go, no jest automatycznie już jest splątanie, no to trzeba zaraz wybierać to do góry i rozplątać. Obecnie siedzimy w sterówce, wiecie, tutaj jest bardzo dużo miejsca, tak jak widzicie, jest ona bardzo obszerna, fajna, przeszklona dookoła, wszystko widać, no jak ta sterówka, ale naprawdę jest bardzo, bardzo komfortowa, ale oprócz tego jest jeszcze mesa dla wędkarzy, tak? Tak, mesa z tyłu i WC. Ta mesa pomieści wszystkich wędkarzy, czy część do sterówki ewentualnie może przyjść, jak pada deszcz? Oczywiście, część wędkarzy może przyjść tutaj do sterówki, tak żeby nie było tłoczno z tyłu. Bardzo komfortowe, wiecie, warunki są tutaj na jednostce. Muszę przyznać, że wszyscy wędkarze są na tą chwilę bardzo, bardzo zadowoleni, bo no, na dworzu, jakby to można było tak powiedzieć, na zewnątrz mamy 20 stopni Celsjusza, a to wiecie, to jest 8 rano. Także te letnie warunki naprawdę rozpieszczają tutejszych wędkarzy. I trzy słowa może jeszcze o tym, czy takie warunki pogodowe jak dzisiaj, czyli nie mówmy o dryfie, ale warunki te pogodowe tak jak dzisiaj, czyli no to brak tej fali i to, że jest ciepło, czy to ma jakiś wpływ na dorsze? Ogólnie nie ma to wpływu, bo głównie tutaj chodzi o dryf, przede wszystkim dryf, jaki jest dryf, tak? Czyli jeżeli załóżmy, że jest mały dryf, to chyba lepiej mają ci wędkarze, co są na dziobie i na rufie, bo oni mają większą możliwość zarzucania na różne strony, nie? Nie. Jeśli jest mały dryf, to po prostu nie trzeba aż tak daleko rzucać, ale w zależności mały, a duży to trzeba określić, bo mały dryf to jest 0,1, 0,2, czyli jednostka pomału się przesuwa. Ale to od razu wytłumaczmy, 0,1, 0,2, to jest mil na godzinę, tak, czy tak. Mil na godzinę? Tak. I to trzeba po prostu wybierać i rzucać, i ściągać, wybierać, rzucać i ściągać, bo żeby nie stukać pilkerem, jak to się mówi u nas, w studnie. Czyli nie pukać cały czas to samo miejsce? Tak. Dobra, a dzisiaj jaki ten dryf będzie?
No zobaczymy, jeszcze nie dopłynęliśmy na łowisko, także, ale z tego co wynika, no nie będzie za dużego 0,2-0,3, także naprawdę trzeba będzie wyciągać sprzęt i rzucać. Czyli się troszeczkę naruszamy tym kołowrotkiem, tak. Napracujemy się, no zobaczymy zresztą jak frekwencja, jak to będzie wyglądać. Także no na tą chwilę kończymy, dziękuję panie Andrzeju za wywiad. I lecimy sobie troszeczkę popatrzeć na widoki, bo jeszcze widać Władysławowo gdzieś tam na horyzoncie.